No i hej, widzimy się ponownie. Już mogę sobie grać. Gra na początku napisała nam, że przyciskiem K możemy zmieniać charaktery. I cóż, wygląda, że to już jest, kurde. Uj, a czemu nie mogę w tego? A, mogę tylko w tych dwóch. A, to jest jak moc w grze Star Wars, którą oczywiście też ogrywam. No cóż, system jest jakby złożony, zbliżony, przepraszam. Tu złożyliśmy, o, jedno z dwóch. Ten nie może skakać na przykład. Ten też nie może skakać. A nie może, przepraszam, to jest dokładnie ten sam. O, to robi sztuczki. Jak mój dogę, mój pieseł. A, dokładnie ten sam system, co w LEGO Star Wars, czyli używamy klawiszy H, U oraz J. Disco, dziadki się bawią. Do sterowania postacią. No i K do zmiany jeszcze. A, czuję, że tym starszym panem się będzie lepiej grało. Śmieszny system nakierowywania różdżką. Ale dobra, my nie o tym. O, kłótór się poruszył. O. Zobaczcie, wciskamy sobie przycisk. H. Nakierowujemy to, co chcemy z czym zrobić. I teraz nam się podświetla na zielono, puszczamy. I coś tam się dzieje. Dobra. My jednak nie o tym. O, takie kółko się pojawia, tak się różnia. Dobra, co my tu kochani chcemy zrobić? You need a handle to open this door. See if you can one. Okej. Nie możemy tu nic zrobić. Czyli musimy po prostu wymyślić, co mamy zrobić, żeby w ogóle przejść przez te drzwi, tak? Okej. Sprytnie. Tu, co fajne, nie musimy być obok siebie. Rzecz też się nie zabił. Żeby przeskoczyć drugą postać. Możemy być, jak widać, daleko i spokojnie. Tylko tym możemy to otworzyć. A, czyli tu nie używamy rąk, tylko używamy tego. Tu możemy się w każdą postać spokojnie przemieścić, niezależnie od tego, jaka ona jest, odległość od nich. O, tu sobie budujemy. Całkiem ciekawe to budowanie. Już widzę progres w stosunku do LEGO Star Wars. No okay, tak rozwalamy. Trochę to takie... To jest się fajne, ale o, buteleczki. Co oni tu robią? Przecież to gra dla dzieci jest. O, tylko trochę... Kurczę. Sorry, muszę to przyznać. Natomiast mam wrażenie, że gra lepsza by była na padzie. Mówię sorry, ponieważ ja nie lubię strasznie padów. A tu, no chyba się zaraz rozkręcę, ale strasznie póki co... Pomachaliśmy jakiejś babci, no i co? O, babcia nam otwarła. O, zebraliśmy coś. A, czy to w kantynie też mieliśmy zebrać? Okej. Trochę, wiecie, jest to monotonne. Co my tu właściwie mamy zrobić? Ale to pewnie kwestia, wiecie... Trochę pogrania. A to już jest pierwszy level, tak? Ewidentnie, bo zbieramy monetki niczym w LEGO Star Wars, tak? Więc... Krzesło tańczy. No ciekawe, ciekawe. Okej, to jakimś chłopcu podałem butelki. No ciekawa gra, nie powiem, co im przyznacie. Co ten chłopak? Ej, chłopku, rób coś. Zaczynam się frustrować. Mam pomysł. Okej. Uwolniliśmy nowego chłopka, tak? Czy jakiegoś nowego czarodzieja, czy nie wiem, ktokolwiek to jest. Dobra, widzę, że mnie trochę frustruje, mówię, te elementy rozwajalne. Okej, tu coś budujemy. No ciekawe, czy nie powiem, jest sobie duży progres w stosunku do tego, co oferowało nam LEGO Star Wars. Pajączek, ale co my z nim możemy zrobić? Place in incold... Gdzieś tam mamy go umieścić. Aha, zupa z kraba, no super. Czyli musimy jakiś przepis i musimy jakąś zupę zrobić. Krab z lodem, ekstra. I kwiatek. No, że tak powiem, smacznego. Okej. Okay. No fajnie, fajnie. Idziemy dalej. Okej. Okay. I otwarły nam się. No całkiem zmyślne. Nie powiem, widać duży progres w stosunku do LEGO Star Wars. Kurczę, pytanie, jaka wiekowa, że tak powiem, między nimi różnica. Chciałeś ten. Trochę jeszcze póki co mi, widzicie, schodzi to wszystko.
Okej, tu macie biedne stworzonka książki. A co to za bank? Jakaś fabryka? Bank? Ciężko stwierdzić, nie? Tylko pojęcie tylko prądę. Tu coś ewidentnie mamy. Aha, tu coś ewidentnie mamy. Przy czym no, to też trochę nam podpowiada, można by rzec. On tu nic nie może zrobić. Okej. Ta różdżką mi się ciężko najeżdża jednak, kurde. Sami musimy zrozumieć, że gra jest, która jest w takim razie nie podpada. I to trochę boli, bo jest to ewidentne. Czary, mary, czary, mary, dobra. Sobie dalej biegaj. No póki co, aż powiem szczerze, średnio ogarniam tą grę. Dobra, ty urzędasie, te pomagam. Co ty mi dasz? O, dobra, jest film. Cześć, cześć, jestem gruby pan. Chcę dofinansowanie za grubość. Nie, kurczaka chcę. Dobra. Kredyt na kurczaka. A to taki typowy jak 21, którego też nie oglądałem, też średnio lubię. A, chcę zjeść to dziecko. Nie? A nie, dobra, patrz. Nie, nie zjesz tego dziecka. No to ciebie zjem. Nie, dobra, nie zjem kurczaka, też nie zjem. To co ja mam jeść? No fajny esterek. Fajnie jak się gra, nie mając pojęcia o co chodzi w grze, nie? A, ten se rysował. Super. No dobra, nie wiem, że tak było w filmie, bardzo wątpię. No ewidentnie tu mam podpowiedź jakąś pierwszą, tak? Czyli dobra. Aha, jestem pan, zamieniliśmy się w tego dzieciaczka. Okej, okay, otwiera nam jakiś skarbiec. I co teraz? I on teraz odciąga to. Wygląda, że jest za słaby po prostu, więc musimy zmienić postacie. Ja tak się nie wnioskuję, no ewidentnie. Dobra, chodzimy tu, cokolwiek to nam daje. To mam większość nic nie dało. Dobra, zamieniamy się znowu w tego hipka. Bo on ma kluczyk. A kluczyk tu jest ważny. I otwarliśmy skarb. I co teraz? Składamy coś. Abrakadabra, kawabra, składamy łódkę. Polecimy w kosmos. Nią, czy co? Nie, ułożyliśmy jakiś telewizor. Machamy telewizorowi. Ja przepraszam, to jest żywe, skoro to jest magiczne. Chodźcie, bo... Aha, ty, jaki fajny, jakże niby rzuca, a nie rzuca. A, tyle? Nie. Jej! Co teraz? Dobra, skakujemy do jakiejś kolejki. Jedziemy do parku, a może nawet do Legozaur City. I co się tutaj wydarzy? Ach, ten garnek irytujący garnek. No nie powiem, gra taka jest... No póki co, musicie mnie zrozumieć, mam trochę szoczek, bo jestem przyzwyczajony do Lego Star Wars, gry jakże zresztą starej. A niemniej, no... Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i tyle, dobra. Idziemy sobie w takim razie dalej. A mówię, niemniej gra ta jest zdecydowanie inna od... No tamtej. Tu ten klucznik jest niezbędny, jak widzimy. Nie wiem, czy jestem taki, nie wiecie, nie do końca skrupulatny z tym, co robię, czy co, natomiast jak wiecie, bardzo mało monetek tu mam. A to też, tylko ciekawe, tu się nazywa True Wizard? Czy jak tutaj się nazywa, bo tam jest, wiadomo, True Jedi w Star Warsie. Bo jest taki szoczek, też się nie mogę trochę czuć, może właśnie z tego powodu, że no po prostu gra jest... No nie to chodzi w moim klimacie troszkę, nie? W sensie, no nie oglądałem sagi, nie oglądałem nic, o czym zresztą doskonale powinniście wiedzieć. Te serduszka, po tym serduszka, nic mi tu w ogóle kurde nie rani, ten w ogóle znikł, myślałem, że chociaż mnie zaatakuje, cokolwiek zrobi. O co tam działo ogniem, ja go miałem, tak powiem, gdzieś, przyszedłem obok, nic się nie stało. Łooo, złotko do zrobienia to będzie, złotko do zrobienia? Nie, kolejny film. Bardzo dużo filmików w ogóle. Macie takie wrażenie w stosunku do Star Warsów? Któryś przerywnik już... Ojojoj, kolejne skrzatki. No. I wchodzimy. Aha, tu sobie tańczą skrzatki. Ty. A, to nie do tego pokoju mieliśmy wejść. Się boję, co będzie w kolejnym rumie. Jest jakaś sakiewka. Sprytny Janusz. Umie się ustawić. Dobra, jakaś leja czarodziejów. No dobrze, wróciliśmy tu i co teraz? Właściwie?
Czy my już kończyliśmy level? To jest jakaś czałka nam podpowiadająca, co powinniśmy iść tu. W ogóle to jest kurde takie smutne, bo to jest cała historia. Dostaliśmy pierwszą różdżkę, no w ogóle nie wiem, czy to się dzieli na etapy, nie? Jak myślisz, że to się w ogóle dzieli na etapy? Jeżeli to się dzieli, albo nie dzieli na etapy, jeżeli się nie dzieli, to tak mniej więcej po 20 minut będziemy się ustawiać. Jeżeli się dzieli, to no to po etapach będziemy grać jak Star Wars, ale chyba się nie dzieli, kurde. Źle to wygląda, ale mamy różdżkę, ło! Czary Mary też będzie czarował, Harry, czary Harry, Barry. No, dzięki panie gruby, że mnie nie zjadłeś. O, mam tu klatkę i twojego ptaka i masz tu kapelusz i idź, walcz i w ogóle zostań magiem, czarodziejem i kotobójcą. Nie wiem, z tym żartowałem. Jej, wygląda, że zostaliśmy czarodziejem. Jest level complete, czyli jednak mamy tu levele. Tak jest, pierwszy level skończony, dokładnie jak Star Wars. House Chest, aha, to są jakieś godło domu, możemy 4 zebrać aż. True Wizard, to ja mówiłem, True Wizard, nie myliłem się, a nie strzelałem, nie widziałem, po prostu się strzelałem właśnie. Totalnych studów, no bardzo mało chyba jednak mi nie poszło, a też się nie starają, bo kurczę nie ukrywam, taki troszkę szoczek mam jak jestem w tej grze. Kurczę, Student Imperial, aha, tu mamy stopień naszego doświadczenia, czyli no, początkujący uczeń absolutnie. 200 też bricków jak w Star Warsach, ale tego nie będę chyba tak maksował jak Star Warsów. Continuous Tory nie możemy wziąć... Kurczę, nie możemy wziąć... wyjść do kantyny. Ojoj! Szkoda trochę. No cóż, nic. Robimy sobie tak, że w takim razie ja kończę dzisiaj tę historię. Pytanie, jak ta gra się w ogóle zapisuje, to mnie bardzo ciekawi. Dziś kończymy sobie tę historię, wkrótce wracamy grać dalej. Ja muszę trochę szoczkiem mojemu chłonąć i zobaczymy, co z tego wyniknie, kochanieńcy. Piszcie mi, jak wam się podoba ta gra, czy wam się nie podoba, czy mi nie podoba i tak dalej. No, a dzisiaj dzięki, do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach, bye!